Historia polskiego lotnictwa morskiego zaczęła się 15 lipca 1920 roku, gdy po raz pierwszy z wód Zatoki Puckiej wystartował wodno-samolot z wymalowaną na kadłubie banderą marynarki wojennej. Już po roku powstały dwa dywizjony, morski w Pucku i rzeczny w Pińsku. Współczesne lotnictwo marynarki wojennej liczy około 100 samolotów i śmigłowców rozmieszczonych na lotniskach wzdłuż wybrzeża. Mają chronić polskie okręty na morzu, a jednocześnie od 30 lat wchodzą w skład ratownictwa morskiego. Podstawowym samolotem bojowym pozostaje nadal wysłużony MiG-21. Jednak podczas air show piloci potrafili zadziwić widzów efektownym pilotażem. Lotnictwo ratownicze marynarki wojennej wyposażone jest m.in. w śmigłowce Anaconda i Mi-14. Należą do najnowocześniejszych w Europie. I choć w czasie pokazów piloci i ratownicy prowadzili nietypową dla siebie akcję ratownictwa naziemnego, to nie mieli żadnych trudności z jej przeprowadzeniem. Śmigłowiec morski Anaconda równie dobrze spisuje się w lotach nad morzem, jak i nad lądem. Dzięki pilotom lotnictwa morskiego został on dopuszczony do udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych nocą. W pokazach nie uczestniczyły załogi śmigłowców Mi-14, o których piloci mówią, że są równie dobre jak Anakondy. Przez całą dobę załogi ratownictwa morskiego pełnią dyżur na lotniskach. W ciągu kilku minut od otrzymania sygnału mogą przystąpić do akcji ratowniczej. W zeszłym roku uratowali życie 11 osób. Ile było wylotów, żaden pilot nie pamięta. W pokazach uczestniczyły także załogi samolotów i śmigłowców lotnictwa morskiego Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Danii. Zabrakło Szwedów i Rosjan. Duże brawa za wykonany lot pokazowy otrzymała od widzów załoga wielozadaniowego samolotu Tornado z lotnictwa marynarki wojennej Niemiec.
Ważąca blisko 20 ton maszyna zachowywała się w powietrzu jak lekki samolot akrobacyjny. Samolot może latać z prędkością maksymalną powyżej 2000 km na godzinę, ale dzięki zmiennej geometrii skrzydeł może bardzo szybko zmniejszyć swoją prędkość, może także wykonać każdą ewolucję powietrzną. Tornado nie potrzebuje do startu i lądowania długich pasów startowych, dlatego szczególnie ceniony jest przez pilotów. Samoloty te brały udział w operacji Pustynna Burza. Inny samolot morski, francuski Super Etendeur, może startować i lądować na lotniskach ziemnych i lotniskowcach. Choć na ziemi Super Etendeur wyglądał mniej okazale niż Tornado, w powietrzu był równie efektowny. Przy wykonaniu każdej pętli, beczki i wznoszeniach waga pilota wzrasta bądź maleje kilkakrotnie. Na ułamki sekund pilot traci świadomość, a mimo to każda figura wykonana jest precyzyjnie i często na wysokości mniejszej niż 100 metrów od ziemi. Atrakcyjna akcja ratownicza w wykonaniu pilotów Królewskiej Marynarki Wielkiej Brytanii. Dwa potężne śmigłowce Sea King szybko dotarły w rejon akcji. Jeden z nich, w wersji ratowniczej, natychmiast przystąpił do udzielania pomocy poszkodowanym. Z pokładu śmigłowca ratownicy zeszli do rannego po linach. W tym czasie załoga drugiego śmigłowca przeznaczonego do zwalczania okrętów podwodnych symulowała prowadzenie nasłuchu w morzu.
Do pokazu włączyli się także ratownicy z Niemiec i choć metody działania i sprzęt w różnych państwach są do siebie bardzo podobne, to ratownicy podpatrują siebie nawzajem. Polacy współpracują z Duńczykami i Niemcami. Wspólnie szkoleni są piloci, ratownicy i marynarze. Zasady wspólnego działania sprawdzane są praktycznie podczas międzynarodowych ćwiczeń i takich pokazów. W pilotażu indywidualnym zaprezentowali swoje umiejętności piloci śmigłowców z Danii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski. Spotkali się w tym roku po raz pierwszy. Drugie spotkanie w bardziej rozszerzonym składzie planowane jest 26-27 sierpnia w Dęblinie.